Dzień dobry, witam w Kurierze Ekonomicznym, 12:30. Kurier Ekonomiczny, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk. Kurier Ekonomiczny powraca po pewnej przerwie codziennie od poniedziałku do piątku, a jest już z nami pierwszy gość, dr Michał Gramatyka, poseł Polski 2050, były wiceprezes Tauron Polska Energia i prezes Enea Centrum. Dzień dobry. Kłaniam się, witam serdecznie, witam pana, witam państwa. No to skoro takie energetyczne przedstawienie, przynajmniej jeżeli chodzi o pańskie CV, to przechodzimy do tego, co w energii ostatnio się dzieje. Oczywiście sprawa związana z OZE. Mamy nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dosyć brawurowy sposób przeszła ona przez Sejm. Budziła spore kontrowersje. Jak pan ocenia pracę i sam efekt tej pracy? No same prace rzeczywiście, nie wiem czy słowo brawurowo jest tutaj odpowiednie. Ja bym bardziej powiedział, że co nieco bandycko została przepchnięta przez ten Sejm, bo to przecież ustawa, którą w pierwszej iteracji wnosiła pani premier Emilewicz. I to ona była podpisana pod tą nowelizacją. W toku prac w komisjach okazało się, że ustawa, która miała być korzystna dla wszystkich prosumentów, została do tego stopnia wywrócona na drugą stronę przez PiS, że przestała być korzystna, a wręcz zaczęła generować po stronie konsumentów dodatkowe obciążenia. No w tej sytuacji pani premier Emilewicz wycofała swój podpis pod tym projektem. Projekt został przejęty przez niezawodnego pana posła Marka Suskiego. No i rzeczywiście został uchwalony przez Sejm, chociaż wcale nie musiał być uchwalony, dlatego że gdyby większa była mobilizacja po stronie opozycyjnej, to pewnie ten zły projekt zostałby przez polski Sejm odrzucony. Ale kapaczka ironiczna, te wypowiedzi pana posła, ale oczywiście należy się. Z drugiej strony słyszymy, jak podkreśla wiceszef resortu Ireneusz Zyska, konsumenci nie mają stracić, a ewentualnie nawet zyskać. Konsumenci czy wręcz prosumenci, czyli ci, którzy wytwarzają prąd. To chyba to nie jest pierwszy raz, kiedy pan minister Zyska stosuje jakąś inną matematykę niż ta matematyka, która jest obowiązująca. Dzisiaj sytuacja prosumentów jest taka, że rozliczają się z przedsiębiorstwem energetycznym na drodze jak gdyby kalkulacji wzajemnie dostarczonej energii. Około 20% wyprodukowanej przez prosumentów energii stanowi rodzaj zapłaty na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego w zamian za to, że przedsiębiorstwo energetyczne sieć przesyłową traktuje jako taki magazyn energii. No wiemy, że szczególnie w przypadku fotowoltaiki ta energia produkowana jest w czasie, kiedy nie jest używana, kiedy zużycie energii jest niewielkie, natomiast zużycie wzrasta wtedy, kiedy fotowoltaika siłą rzeczy nie jest w stanie tej energii produkować. To zostanie kompletnie zmienione. Po wejściu w życie nowelizacji uchwalonej ostatnio przez Sejm, prosument będzie kupował energię dokładnie tak, jakby prosumentem nie był, czyli będzie płacił zarówno za samą energię, jak i za VAT, za akcyzę, będzie ponosił koszty opłat przesyłowych. Natomiast przedsiębiorstwo energetyczne będzie odkupywać od niego energię po jakiejś ustalonej konkretnie cenie. Nie będzie w stanie tyle wyprodukować tej energii, aby się ten biznes opłacał, a więc tak naprawdę biznes PV, czyli biznes fotowoltaiki, siłą rzeczy zostanie zatrzymany. To wszystko argumentowano miejscowymi przeciążeniami sieci i rzeczywiście do takich przeciążeń sieci tu i ówdzie na pewno dochodziło. No właśnie, przecież trzeba zaznaczyć, że polska sieć energetyczna nie należy do najlepiej rozplanowanych, a wręcz do najlepiej działających. Tak, na pewno i to jest zapóźnienie, za które odpowiedzialność ponoszą tak naprawdę wszystkie ekipy rządzące, bo to jest kwestia braku inwestycji w sieć, czy braku odpowiednich inwestycji w sieć. To nie jest taki gorący kartofel, który przerzuca każdy rząd pomiędzy sobą, tak jak reforma choćby ZUS-u? I tak i nie, dlatego że z tego co pamiętam w czasie rządów PO-PSL były przygotowywane dokumenty, które nazywały się polityka energetyczna. Te polityki energetyczne uwzględniały pewne trendy w rozwoju energetyki uwzględniały pojawienie się na przykład prosumentów, uwzględniały boom na energetykę prosumencką, na energetykę obywatelską. W ciągu ostatnich 5 lat, zdaje się, w ogóle nie było czegoś takiego jak polityka energetyczna. Dopiero w momencie, kiedy stało się to niezbędne wskutek regulacji unijnych, taki dokument się pojawił w 2020 roku, ale tak naprawdę już jest on nieaktualny, no i nie uwzględnia tych trendów, z którymi mamy przecież do czynienia na świecie od około 20 lat. Przykładem Niemcy, gdzie przecież w fotowoltaice zainstalowano bardzo dużą moc w ciągu ostatnich 15 lat. Po prostu wystarczyło obserwować, co się dzieje za naszą zachodnią granicą, żeby wiedzieć, co się będzie działo w Polsce. No dobrze, to uregulujmy w takim razie te kwestie. Zmiany wchodzą w życie właściwie już, ale taka data graniczna to początek kwietnia, 1 kwietnia, data, mam nadzieję, że wybrana przypadkowo, czyli jeżeli do dnia 1 kwietnia zainstalujemy system fotowoltaiczny na dachu, to obowiązują nas jeszcze stare reguły, jeżeli dobrze rozumiem. Tak, jeszcze stare reguły. Potem będzie tak, że montaż tych instalacji fotowoltaicznych będzie w mojej ocenie nieopłacalny. Te instalacje fotowoltaiczne... A nie jest tak, że mniej opłacalny? To jest, rozmawiałem wczoraj z jednym ekspertem od energetyki i powiedział, że dziś jak taka instalacja fotowoltaiczna średnia, tak uśredniając, zwraca się w ciągu 7 lat, no to po zmianach będzie się zwracała po mniej więcej okresie dwukrotnie dłuższym. Tak, no to była druga część zdania, którą chciałem wypowiedzieć, że dziś, wykorzystując te wszystkie dofinansowania, z którymi mamy do czynienia na rynku, na przykład program Mój Prąd, czy subwencje od czasu do czasu spotykane w samorządach, można liczyć na to, że instalacja PV na dachu zwróci się w ciągu 6, może 7-letniego okresu użytkowania. Po zmianach wprowadzonych ostatnią nowelą okres zwrotu tej instalacji będzie wynosił 13, może 14 lat. No to już jest dyskusyjne, czy biznesowo, czy ekonomicznie opłaca się wtedy taką instalację montować. Aczkolwiek na pewno ceny energii nie będą stały w miejscu i na pewno raczej należy spodziewać się wzrostów cen energii niż spadków. No, te wzrosty są wieszczone rok do roku i najwyraźniej szybko nas nie czeka zmiana, no bo przecież skądś ten prąd musimy brać. Czekamy na elektrownię atomową, na to możemy jeszcze poczekać, bo kluczowe, już słyszę, że pan poseł wzdycha, kluczowe umowy nie zostały jeszcze podpisane. No ale dobrze, mówi pan, że prosumenci, czy tak, święty Graal, na który czekamy od wielu różnych rządów, no ale dobrze, zostawmy elektrownię atomowe. Przejdźmy do OZE, przejdźmy do energii ze słońca. Wspomniał pan o tym, że ktoś traci, że stracą użytkownicy, prosumenci, którzy przestaną być de facto prosumentami, no ale gdzie ktoś traci, tam ktoś musi zyskać. Czy nie jest tak, jak mówią niektórzy eksperci, że na zmiany najmocniej naciskały duże firmy zajmujące się sprzedażą energii? No to przecież to jest dla nich strata pieniędzy. I potencjalny zysk. One mają największy zysk z tej nowelizacji. Największy zysk z tej nowelizacji odniosą przedsiębiorstwa energetyczne, bo one tak naprawdę będą w uprzywilejowanej sytuacji, będą tak czy siak sprzedawać energię. Prosumenci będą ponosić wszystkie opłaty, o których już wspominałem, i VAT, i akcyzę, i opłaty dystrybucyjne. Wielkie firmy będą miały z jednej strony komfort, że prosumenci podłączeni do instalacji tak czy siak energię produkować będą, a z drugiej strony będą miały komfort, bo te rozliczenia, które dziś były dla prosumentów korzystne, od 1 kwietnia będą korzystne wyłącznie dla przedsiębiorstw energetycznych. No dobrze, to mówi pan z pozycji polityka opozycji. A gdyby był pan znowu, tak jak wcześniej, prezesem Tauron Polska czy prezesem spółki Enea, to byłby pan za tymi zmianami czy nie? No bo przecież dla prezesa najważniejszy jest wzrost spółki i zysk, a to jest potencjalny zysk kilkunastu, kilkudziesięciu milionów rocznie. Tak, ale te procesy, z którymi mamy do czynienia w energetyce, to są procesy tak naprawdę nieodwracalne. Coraz więcej będzie prosumentów, coraz więcej będzie energetyki obywatelskiej, coraz większy będzie nacisk na pewne rozdrobnienie tych źródeł wytwórczych, na pojawianie się coraz to większych mocy zainstalowanych na przykład w fotowoltaice. Coraz większy będzie nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a te tradycyjne, konwencjonalne moce wytwórcze będą używane głównie do stabilizowania sieci. Więc z pozycji prezesa spółki energetycznej pewnie również starałbym się dostosować formę biznesowej działalności swojego przedsiębiorstwa do trendów, od których uciec się nie da. bo one po prostu niosą ze sobą przyszłość, a przyszłość energetyki to nie są moce wytwórcze opalane węglem, tylko przyszłością energetyki są właśnie rozdrobnione źródła wytwórcze, energetyka obywatelska, energetyka prosumencka. No tak, tylko co w takim razie robić z tym prądem, kiedy jest jego nadwyżka? Nie mamy możliwości, może techniczne są, ale nie tak rozwinięte, aby tę energię magazynować, bo wydaje się, że to w przypadku energii odnawialnych jest największym problemem jeszcze nieprzeskoczonym. Tak, i stąd duży nacisk na instalowanie akumulatorów energii wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Problem polega na tym, że aby instalacja akumulatorów energii była opłacalna, potrzebne są kolejne zmiany, zarówno w prawie energetycznym, jak i w ustawie o OZE, kolejne rozporządzenia, żeby uruchomić unijne środki służące instalowaniu właśnie akumulatorów energii. Potrzebny jest jeszcze bardzo poważny tuning tego systemu prawnego, z którym mamy obecnie do czynienia. Dziś tak naprawdę wiemy tylko tyle, że instalacja akumulatorów energii jest nieopłacalna, bo są one po prostu przedsięwzięciem drogim. I to nie jest problem tylko Polski, bo przecież patrząc na kraje Zachodu, no to takie zbiorniki energii, że tak to określę, nie są powszechnie spotykane, bo tak jak pan wspomniał, akumulatory po pierwsze mają swoją trwałość, a po drugie budowanie całych centrów przechowujących energię byłoby drogie. No, byłoby drogie, ale na przykład jeden z najbardziej znanych biznesmenów światowych, czyli Elon Musk, już zdaje się w Stanach Zjednoczonych promuje baterie produkowane przez swoją firmę, które są takimi, powiedzmy, bateriami instalowanymi w gospodarstwach domowych. I one akumulują właśnie energię pozyskiwaną ze słońca, więc to już też się zaczyna. Ten sam Musk, którego samochody pozwalają na przejechanie, powiedzmy, 4-5 godzin, 400-500 kilometrów. Tak, ale też ten sam Musk, który dosyć entuzjastycznie wypowiada się na temat systemu kartu grid, prawda? Czyli gdzie ta interakcja samochodu z siecią nie jest tylko jednostronna, czyli samochód nie tylko ładuje się z sieci, ale też część energii do tej sieci może oddawać, prawda? Tak jest, no ale wróćmy na Ziemię, bo mówiąc o Musku możemy porozmawiać też o kosmosie. Dzisiaj poleciłby pan Polakom instalowanie fotowoltaiki? Mimo wszystko tak, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, jestem przekonany, że ceny energii, w szczególności ceny energii dla końcowych odbiorców będą rosły. To jest oczywiście uzależnione wieloma różnymi czynnikami i fotowoltaika zawsze będzie sposobem na pewną ucieczkę od tych drogich cen energii. Najgorzej mają ci, którzy nie są w stanie zainstalować fotowoltaiki, bo na przykład mieszkają w jakichś zasobach wielorodzinnych, gdzie instalacja takich źródeł jest po prostu niemożliwa. A czy po 1 kwietnia będzie to opłacalne? No, na pewno nie będzie tak opłacalne, jak jest dzisiaj. Mniej więcej 2 razy mniej opłacalne, jak już ustaliliśmy, ale w dalszym ciągu myślę, że to jest kierunek, od którego po prostu odwrotu nie ma. W takim razie tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie za wypowiedź. Dr Michał Gramatyka, poseł Polski 2050, były wiceprezes Tauron Polska Energia i Enea Centrum, był gościem Radia WNET. Dziękuję i do usłyszenia. Serdecznie pozdrawiam. Godzina 20. Ten czas bywa złudny. 12:44. Kurier w samo południe znów trwa. Tu kończy się Kurier Ekonomiczny. Codziennie od poniedziałku do piątku. Adrian Kowarzyk. Serdecznie zapraszam. Czas na Jaśminę Nowak.